Dzień dobry, witam serdecznie w telewizji w Polsce. Ja nazywam się Aleksandra Rybińska, a to jest gorące pytania i dzisiaj pochylimy się nad trzema pytaniami. Pierwsze, czy Niemcy znów stają się nacjonalistycznym imperium, a skoro mowa o Niemcach, to porozmawiamy także o szykującym się sojuszu włosko-francuskim i tym, czy będzie on w stanie niemiecki wpływ w Europie zrównoważyć. No a skoro mowa o Europie, no to pochylimy się także nad kwestią dalszych losów sporu Polski i Węgier z Brukselą o praworządność, który chyba jest przez polski rząd w tej chwili nieco wygaszany. A moimi gośćmi są profesor Tomasz Grzegorz Grossy, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Marcin Kędzierski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Witam. Dzień dobry Państwu. No właśnie, czy Niemcy znów stają się nacjonalistycznym imperium? To pytanie wydaje się trochę kontrowersyjne, ale tak rzeczywiście twierdzi i napisał Aleksander Motyl, to jest amerykański ekspert pochodzenia ukraińskiego, w jednym z ukraińskich tygodników opinii. W nim Aleksander Motyl twierdzi, że Niemcy zdradziły swój etos, na którym została ufundowana Republika Federalna, rozpychają się w Europie, pouczają innych, nie liczą się przede wszystkim z opinią słabszych. Tutaj Motyl oczywiście odnosi się do sytuacji wokół Nord Stream 2, która dla Ukrainy jest szczególnie bolesna po tym, jak amerykańska administracja Joe Bidena się na to zgodziła. Panie profesorze, czy ta ocena, że Niemcy znów stają się nacjonalistycznym imperium, które chce zdominować Europę, jest przesadzona? Nie wydaje mi się. Sądzę, że w dużym stopniu jest to opinia uzasadniona. Przede wszystkim jeśli chodzi o ten projekt rozbudowy gazociągu północnego. Rzeczywiście Niemcy w tej sprawie kierują się bardzo egoistycznym i trzeba powiedzieć doraźnym interesem narodowym. I jednocześnie mają w nosie, jeśli tak można kolokwialnie powiedzieć, swoich sojuszników, zarówno państwa członkowskie, z którymi powinni starać się utrzymywać jak najlepsze relacje, tak jak z Polską, ale też innych partnerów, którzy im zaufali. I tutaj chodzi przede wszystkim o Ukraińców, ale też o, możemy ciągnąć tą listę, bo przecież chodzi także o pogorszenie, bardzo wyraźne pogorszenie sytuacji geopolitycznej, ekonomicznej, chociażby państw bałtyckich. Drugim przykładem, który też moim zdaniem świadczy o sposobie działania Niemców w Unii Europejskiej, to jest ten konflikt o wartości, to jest sprawa praworządności. To był niemiecki pomysł, żeby karać takie rządy jak węgierski albo polski, jeżeli łamią tak zwaną praworządność, poprzez odbieranie im funduszy europejskich. I Niemcy zrealizowali ten pomysł. Moim zdaniem on służy Niemcom, dlatego że Niemcy będą łatwiej realizowali swoje cele w polityce europejskiej, w polityce migracyjnej, w polityce zewnętrznej, na przykład jeśli chodzi o relacje z Unii Europejskiej, z Rosją albo z Chinami, ale znowuż traktują inne państwa członkowskie, swoich potencjalnych sojuszników w bardzo niedobry sposób, no bo chcą ich karać finansowo za to, że mają inne poglądy, mają inne interesy i tak dalej. To na krótką metę może przynieść im doraźne korzyści, no bo mają tą pałkę, którą będą tłukli niezdyscyplinowanych czy niesfornych członków Unii Europejskiej. Ale z drugiej strony jest to na długą metę niedobre dla samych Niemców, dlatego że podmywa ich autorytet i przywództwo jako tego kraju, który ma wyznaczać kierunki integracji europejskiej. No pisał tak pan rzeczywiście na łamach Rzeczpospolitej, że to jest właśnie ten paradoks, że integracja europejska zamiast wzmacniać Niemcy, jak to miało miejsce dotychczas, może je osłabić. No ale to czy to znaczy, że już mamy definitywnie niemiecką Europę i przede wszystkim pani kanclerz Angela Merkel no, odchodzi tej jesieni zdecydowanie z polityki. Doktor Marcin Kędzierski, czy to, że zmieni się kanclerz w Niemczech, coś zmieni w tej sytuacji w związku z tym?
Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy mamy niemiecką Europę, to powiedziałbym, że ta niemiecka Europa była gdzieś najbardziej dekadę temu, czyli po kryzysie finansowym 2008 roku. Pamiętam wówczas w publikacjach nawet zagranicznych mediów, takich jak The Economist w roku 2012-2013, kiedy była druga fala tego wielkiego kryzysu finansowego, pojawiały się pewne spostrzeżenia czy opinie, że Unia Europejska zostanie zdominowana przez Niemcy. Wówczas też obserwowaliśmy taką bardzo silną słabość, no, powiem, paradoks, silną słabość Francji za czasów prezydenta François Hollande'a. Natomiast obecnie mam wrażenie, że Niemcy borykają się z wieloma problemami wewnętrznymi i to nie jest rzecz nowa. Przypomnę, że od roku 2015 Niemcy zostały dotknięte kryzysem migracyjnym, ale także kryzysem symbolicznym, bo wtedy Volkswagen musiał się mierzyć z tymi zarzutami o łamanie pewnych procedur przy normach środowiskowych w autach produkowanych przez akurat ten koncern. Więc Niemcy systematycznie z roku na rok tę swoją pozycję w Europie tracą. I projekt gazociągu północnego to jest oczywiście zupełnie inna historia. I tutaj pełna zgoda z profesorem Grosse, że Niemcy straciły taką dobrą opinię w Europie. Zresztą w samych Niemczech bardzo wyraźnie wiele środowisk pokazuje, że był to błąd i to był błąd nieopłacalny z perspektywy gospodarczej, że budowa gazociągu północnego skierowała przeciwko Niemcom bardzo wiele państw europejskich i Niemcy przestały odgrywać rolę takiego wiarygodnego pośrednika. A to jest ta rola, która była gdzieś przeznaczona dla niemieckiej polityki. No ale nie zapominajmy, że w tym trudnym czasie po roku 2015 jeszcze na scenie politycznej była kanclerz Merkel, która potrafiła te wszystkie spory jakoś zamieść pod dywan. I nawet kiedy był problem z powołaniem nowego rządu po wyborach w roku 2017, tamte negocjacje koalicyjne, przypomnę, trwały pół roku, to sama obecność kanclerz Merkel jakoś stabilizowała politykę niemiecką w Unii Europejskiej. Teraz tego nie będzie. Według sondaży możemy spodziewać się, że w tych wyborach, które są planowane na przyszły miesiąc, będziemy mieli dość wyrównane wyniki, które sprawią, że koalicja rządząca będzie składała się nie z dwóch, ale prawdopodobnie z trzech partii. I wobec braku tak silnego lidera, jakim była kanclerz Merkel, Niemcy mogą wkroczyć w epokę no, takiego wycofania się z polityki europejskiej. I to też jest moim zdaniem argument, który przemawia za tym, że Niemcy nie będą w stanie nadawać takiego wyraźnego tonu w polityce europejskiej, tak jak to jeszcze miało miejsce przed kilkoma laty. No ale Amerykanie wydają się tego oczekiwać, panie profesorze, no bo pewien kredyt zaufania został tu jednak alokowany w Berlinie przez administrację w Waszyngtonie. Czy to zostanie rozczarowane? Amerykanie się rozczarują? Mnie się wydaje, że Amerykanie rzeczywiście stawiają po pierwsze na Niemcy jako tego najważniejszego w tej chwili partnera, uznając, że jest to najbardziej wpływowe państwo członkowskie, które mało tego może skutecznie zdyscyplinować całą Europę na rzecz jednolitej polityki i tutaj w domyśle transatlantyckiej i antychińskiej. Moim zdaniem to założenie, czy te dwa nawet założenia są grubo na wyrost, bo ani nie widać jakoś specjalnie odbudowy tych więzi transatlantyckich. Wiele sporów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jest otwartych i one tylko częściowo są łagodzone, bardziej w sferze retorycznej niż w sferze praktycznej. Jeśli chodzi o sojusz europejsko-amerykański, antychiński czy antyrosyjski, to wydaje mi się to już wręcz myśleniem bardzo życzeniowym. I w tym sensie Amerykanie mogą rzeczywiście być bardzo rozczarowanymi, dlatego że idą na daleko idące ustępstwa, jeśli chodzi o Rosjan, jeśli chodzi o Niemców. I tutaj ten Nord Stream 2 jest najlepszym tego przykładem. Oczekując czegoś w zamian, a tego prawdopodobnie nie uzyskają od Niemców. Jeszcze jeśli chodzi o, a jednocześnie tutaj jeszcze tylko dodam, że pozbywają się instrumentów wpływania na Niemców. Dlatego, że wychodzą z Europy, wychodzą przede wszystkim z Europy Środkowej. No, do tej pory Amerykanie grali tą Europą Środkową, między innymi inicjatywą Trójmorza, między innymi po to,
żeby mieć ten instrument wpływu na Berlin i w razie czego wymuszać poniekąd na Berlinie dostosowania do tej polityki bardziej proatlantyckiej. W tej chwili sami siebie pozbawili bardzo istotnego wpływu na politykę niemiecką, w związku z tym nie powinni być zdziwieni, że Niemcy stają się bardziej asertywni i prowadzą po prostu swoją politykę w stosunku do Chin, w stosunku do Rosji. I jeszcze jedna rzecz do tego, o czym była mowa przed chwilą. Otóż rzeczywiście zgadzam się, że Niemcy nie są hegemonem w Europie, mają pewne problemy, ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest bardzo silny rozdźwięk pomiędzy Niemcami a Francją, pomiędzy tak zwaną północą strefy euro i południem strefy euro. Niemcy odpuszczają pod wieloma względami, na przykład jeśli chodzi o dyscyplinę fiskalną w strefie euro, też przesuwają się stopniowo w kierunku tak zwanej unii transferowej. I to są oczywiście te postulaty, z którymi od wielu lat występują Francuzi, ten traktat kwirynalski, o którym ostatnio słyszeliśmy, czyli sojusz włosko-francuski, on jest w gruncie rzeczy skierowany przeciwko Niemcom, po to, żeby ich jeszcze bardziej zmusić do ustępstw, jeśli chodzi o docelowy kształt strefy euro. Ja tylko się zastanawiam, dlaczego Niemcy nie bronią się przed tą ofensywą, próbując się dogadać z Polakami, tylko starają się tak naprawdę wymuszać pewną politykę na rządzie konserwatywnym w Warszawie, czyli wykorzystywać tą pałkę praworządności, co nie jest najlepszym sposobem w momencie, kiedy w tym samym czasie potrzebują tak naprawdę wsparcia w Europie Środkowej po to, żeby odeprzeć ofensywę francusko-włoską. No, mówiąc o ofensywie francusko-włoskiej, bo nad tym też chciałabym się pochylić, no to może w Berlinie, panie doktorze, uznano, że to nie jest zbyt wielkim zagrożeniem, biorąc pod uwagę, że Francja i Włochy no, przez ostatnie lata miały problemy, żeby się porozumieć. To prawda i przypomnę tylko, że przed rokiem te relacje dyplomatyczne między Francją i Włochami zostały zamrożone. Mieliśmy do czynienia z wizytą wicepremiera Luigi Di Maio w Paryżu, który odwiedzał żółte kamizelki. To był pierwszy przykład w ostatnich latach, kiedy została zamrożona w ogóle wizyta francuskich oficjeli w Rzymie. Więc ta współpraca jest zrozumiała i te państwa południa będą starały się wpływać na politykę niemiecką, natomiast też nie przeceniałbym zdolności do koordynacji tej polityki. To jest pierwszy element. A drugi jest taki, że nie możemy zapominać o bazie społecznej. Niemieckie społeczeństwo w zdecydowanej większości nie rozumie tego, co dzieje się w Polsce. Nie akceptuje na przykład polityki naszego państwa w zakresie osób LGBT. I też trudno oczekiwać, żeby niemieckie partie polityczne prowadziły politykę dzisiaj z Warszawą w kontrze do swojego społeczeństwa. To jest pierwszy ważny element. I drugi jest taki, że wciąż w świadomości przeciętnego Niemca no raczej nie do pomyślenia jest, aby budować sojusz z Polską, czyli krajem jednak no trochę za żelaznej kurtyny, przeciwko europejskim Francuzom i przeciwko europejskim Włochom. Wydaje mi się, że te kwestie mentalnościowe, pomimo upływu już tylu lat, odgrywają kluczową rolę. W ostatnich kilku miesiącach prowadziłem wywiady z niemieckimi politykami. Jednak tak jak wielu z nich otwarcie krytykuje gazociąg północny, zwłaszcza spoza CDU, mówię tu zwłaszcza o takich partiach jak Partia Zielonych czy Wolnych Demokratów, którzy prawdopodobnie będą współtworzyli nowy niemiecki rząd. Natomiast wszyscy jak jeden mąż, chociaż w tych wywiadach brały też udział kobiety, bardzo wyraźnie podkreślają, że nie do zaakceptowania jest polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w zakresie osób nieheteronormatywnych. Więc wydaje mi się, że
to ta baza społeczna no też determinuje pozycję niemieckich polityków i nie spodziewałbym się tutaj współpracy Berlina i Warszawy, tym bardziej, że pomimo no jednak chłodu w relacjach politycznych, relacje gospodarcze między Polską i Niemcami kwitną. Polska staje się, jest piątym partnerem gospodarczym, piątym partnerem handlowym Niemiec i my w tych statystykach z roku na rok awansujemy, no, nawet w pierwszym kwartale tego roku byliśmy na trzecim miejscu. Oczywiście zawsze taki, że te gospodarcze relacje w zasadzie nie wymagają wymiaru politycznego, one się kręcą same, ale nad tym pochylimy się w drugiej części, bo tu musimy postawić przecinek. No i proszę państwa, zapraszam do śledzenia drugiej części.